Bo moje miasto to Białystok. No, takie poniedziałki z ekstraklasą to ja rozumiem. Jedyne, czego mi dzisiaj wieczorem brakowało, no to chipsy i tania kola. Chociaż nie, tanią kolę to ja akurat miałem. I w sumie miałem też dziś dobry meczyk. Fajna atmosfera, dużo kibiców, dużo bramek, zwroty akcji, zaskakujące nieco rozstrzygnięcie. I nawet brak Lukasa Podolskiego nie był dzisiaj jakoś szczególnie widoczny. Chyba widzisz mnie? Jagiellonia Białystok przed tym meczem za cel postawiła sobie doskoczenie do Lecha Poznań i zostania razem z nim liderem Ekstraklasy. Z jakim skutkiem, no to wszyscy już doskonale wiemy. A Górnik Zabrze chciał podtrzymać swoją serię, lub w sumie ją tak naprawdę stworzyć, dwóch meczów z rzędu wygranych, ale przede wszystkim zwyciężyć swój pierwszy mecz wyjazdowy w tym sezonie. I tak jak wszyscy wiemy, to Górnikowi Zabrze udało się dzisiaj spełnić swoje założenie przedmeczowe. Ale zacznijmy od gospodarza. Raczej wszyscy się ze sobą zgodzimy, że Jagiellonia dzisiaj zawiodła. Głównie w obronie, ale również w kreacji akcji ofensywnych. Duża nieporadność przy stratach bramek. W pierwszej połowie poza bardzo ładną akcją bramkową przy Krila z Imazem nie przypominam sobie jakichś groźniejszych sytuacji Białostoczan. Przy Krill dzisiaj dobry mecz. Kolejny mecz z bramką, bo już ostatnio z Brookbetem trafił na 1-0. Bardzo fajna akcja dwójkowa z Imazem. Taki techniczny, mierzony, przemyślany strzał. Poza tym przy Krill był przez całe to spotkanie aktywnym zawodnikiem w ofensywie. Imaz też jeden z lepszych. Kilka strzałów oddał w dzisiejszym meczu. Ale też trochę nonszalancji w niektórych akcjach. I myślę, że gdyby jej się wyzbył, to naprawdę byłoby to z korzyścią dla całej Jagiellonii. No i dla niego. Mówiłem też wcześniej, że obrona Jagiellonii dzisiaj nie wyglądała najlepiej. To prawda. Przy tych dwóch bramkach straconych mogli się, wydaje mi się, lepiej zachować. Ale już z czasem wyglądali znacznie lepiej. I stracili tylko jedną bramkę. A co do Górnika Zabrze, no to był to naprawdę bardzo dobry występ tego zespołu. Nawet w trakcie oglądania przy wyniku 1-1 myślałem sobie, że jeśli Górnik dzisiaj nie wygra tego meczu, to będzie mi go naprawdę bardzo szkoda. I ogólnie zespół z Zabrza przypominał mi dzisiaj ten Górnik Zabrze z początku poprzedniego sezonu. Przede wszystkim na plus w Zabrzu Kubica, który strzelił dzisiaj dwa pierwsze gole w pierwszym zespole Górnika Zabrze. Przy okazji po tym meczu melduje się na drugim miejscu klasyfikacji strzelców w tym sezonie Ekstraklasy. Fajne zachowanie przy tych dwóch golach. W sumie wyglądał tak, jakby co kolejkę strzelał chociaż jedną bramkę. I tak jak mówiłem, wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, ale na pierwsze po tym meczu wskakuje Jimenez, który dzisiaj zresztą też strzelił bramkę. Ogólnie był to dzisiaj świetny piłkarz, nawet poza tą bramką. Kreatywny, techniczny, aż dziwne, że on nadal jest w tej lidze. Chociaż w sumie to lepiej odpukać, bo obecność Jimeneza w Ekstraklasie niewątpliwie bardzo mnie cieszy. Więc nie chciałbym, żeby go zabrakło. Na plus Nowak, który dzisiaj kozacko podawał. I bardzo podobał mi się dzisiaj Wiśniewski, którego zresztą bardzo mocno też krytykowałem po meczu Górnika z Lechem Poznań. Ale dziś serio zagrał świetnie, dużo fajnych interwencji, nawet angażował się w akcje ofensywne. Zresztą w sumie cały blok defensywny Zabrze dzisiaj zagrał pozytywnie. Także co, Górnik Zabrze zwycięża dzisiaj 3-1 w Białymstoku z Jagiellonią w pełni zasłużenie i pokazał, że nie jest wcale uzależniony od Lukasa Podolskiego w składzie. Chociaż w sumie szkoda, że go dzisiaj nie było, bo jeśli doszedłby dzisiaj Podolski do składu i czarował tymi swoimi naprawdę dobrymi podaniami, no to mogłoby być jeszcze lepiej. No i co, ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się przy następnym meczu. O kurczę, w czwartek dopiero. Zapraszam do zasubskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj, zapraszam na Instagrama Tradaj, zapraszam na kartę społeczność na kanale Tradaj i zapraszam was dzisiaj niekreatywnie do posiadania klasycznie dobrego humoru. Cześć!